Pieśń Barka znów rozbrzmiała na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie. W zeszłym roku w ten sposób otwarto kolejną edycję festiwalu Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra. W tym roku pandemia pokrzyżowała plany organizatorom. Choć koncerty nie mogą się odbyć, to tego spotkania przy dźwiękach barki nie zabrakło. Po wysłuchaniu pieśni złożono czerwone róże przed obeliskiem upamiętniającym papieską wizytę, która miała miejsce dokładnie 25 lat temu, 22 maja 1995 roku. Dzisiaj słoneczko pięknie świeci, pamiętam 25 lat temu, no może nie po kolana, ale po kostki w błocie tutaj żeśmy, wszyscy byliśmy po kostki w błocie i to się, to pamiętają wszyscy, no coś niesamowitego. No, ja miałem tą możliwość siedzenia tutaj w sektorze zerowym, zaraz niedaleko tego obelisku, więc mogłem z bliska papieża oglądać. No rzecz niezapomniana i z tym, no z tym obrazkiem idę przez życie. Po tym wydarzeniu spotkaliśmy się w szerszym gronie z ówczesnym burmistrzem, proboszczami parafii i rzymskokatolickiej, ewangelicko-augsburskiej. No i padło pytanie, no papież odjechał, wypadałoby jakiś ślad, jakąś pamiątkę zostawić. No różne przejawiały się pomysły, była mowa o pomniku, ale stanęło na tym, żeby powołać stowarzyszenie, którego przede wszystkim ekumeniczne stowarzyszenie. Realizujemy takie festiwale muzyki sakralnej, sztuki sakralnej, bo i są filmy, wystawy i muzyka w kościele jednym czy też drugim. No w tym roku zarys programowy był, no ale nie będę zdradzał. Mam nadzieję, że w roku przyszłym z podwójną energią nadrobimy ten rok okolicznościowy ze wszechmiar i rok przyszły na pewno. A być może uda się nam w październiku na Dzień Papieski jeszcze coś zorganizować. No to jest oczywiście zależne od sytuacji, od pandemii. Papież znał sytuację na Śląsku Cieszyńskim. Mogę wspomnieć króciutko, że gdy ksiądz dziekan Alojzy Zuber był z pielgrzymką w Watykanie, papież prosił o pozdrowienie proboszcza ewangelickiego. Podobnie ksiądz Klajmon również potem, gdy był tam i mogłem powitać razem z biskupem Manweilerem i innymi księżmi papieża u stóp naszego kościoła i to, co miało trwać 20 minut, trwało prawie godzinę. Także naprawdę wielkie, wielkie, niezapomniane przeżycie. Krzyż, który tutaj Państwo widzicie, był na Muchowcu w Katowicach w 1983 roku. Na bazie tego krzyża zbudowany był ołtarz na Muchowcu w Katowicach, gdzie Ojciec Święty odprawiał mszę świętą. Później biskup Bednosz, biskup katowicki, chciał ten krzyż, żeby po prostu nie zmarnował się, chciał umieścić w górach na Ochodzitym w Istebnej. Niestety nasi bracia Czesi nie wyrazili zgody. No wobec tego padła propozycja księdza biskupa na umieszczenie tego krzyża na Kaplicówce w Skoczowie. Decyzja zapadła w Skoczowie. Decyzja, prawda, zgoda od wojewody. No ale trzeba było ten krzyż postawić. Ja w ówczesnym czasie byłem prezesem klubu sportowego Beskid w Skoczowie. Miałem taką brygadę budowlańców, którzy po prostu utrzymywali również finansowo ten klub. No ale poza łopatami, kilofami i tym podobnym sprzętem nie dysponowaliśmy niczym.
No a pracując w kieleckim przedsiębiorstwie robót mostowych, prawda, miałem te możliwości wynajmowania sprzętu, dźwigów, koparek, ładowarek, prawda, betoniarek. Przyjąłem to zamówienie z kurii, a praktycznie korzystałem ze sprzętu i z wszystkich udogodnień w firmie, w której pracowałem. Obelisk, to powiedziałem, że chciałbym też coś dla tej społeczności zrobić, więc jest to moje dzieło. Zamówiłem granit hiszpański. Jest to granit hiszpański, bryła, która ma 12,5 tony. Także został to postawione przeze mnie o 10 lat później, jak był Ojciec Święty. Mówiąc o wizycie Jana Pawła II w Skoczowie, nie można nie wspomnieć o świętym Janie Sarkandrze. To jest nasz patron, patron Skoczowa, patron Śląska, patron Moraw, patron diecezji bielsko-żywieckiej. Cały czas mamy o tym pamiętać, bo w tym roku było 400 lat jego śmierci. Teraz mamy 25 lat jego kanonizacji, a 6 maja tego samego roku teraz było 160 lat od jego beatyfikacji, czyli 3 ważne rocznice Sarkandra, a żeby jeszcze z rocznicami, to 20 grudnia będzie taka śmieszna rocznica, 444 rocznica jego urodzin. Tamta noc z 21 na 22 to była noc magiczna. Ja jeszcze nie pamiętam takiej nocy, czy w ogóle dnia i nocy, atmosfery, która tu była. To dosłownie było, ludzie byli jakby w powietrzu. To było takie jakieś uwznośnienie. Miasto było oświetlone, jakby to było Hollywood. Przepięknie, wszystko było udekorowane, ludzie chodzili po ulicy, jakby to był dzień, a nie noc. Mnóstwo ludzi przyjechało już wcześniej na tę uroczystość, ale byli na przykład mieszkańcy Skoczowa, których się nie widziało całe lata i którzy specjalnie przyjechali. Także jak ja wróciłam z tego Ołomuńca prosto do Sarkandrówki, i myśmy obsługiwali pielgrzymów, bo trudno ich turystami nazwać, do 2 w nocy. Było muzeum otwarte i wciąż byli ludzie. Oczywiście były też tak zwane służby, które przychodziły i tam do każdej doniczki i ten, bo w następnym dniu miał być prezydent, mieli być członkowie rządu, parlamentu i tak dalej, więc musieli wszystko sprawdzić. Najpierw jak już zamknęliśmy, to było pół godziny jeszcze sprawdzania, blokowania, zamykania. Oni przejęli budynek, żeby do następnego dnia nikt się tam nie mógł dostać, żeby na drugi dzień jak przyjadą te wszystkie limuzyny, które będą najpierw w ratuszu, potem w kościele ewangelickim, a dopiero potem na kaplicówce, żeby wszystko było bezpieczne. Czyli wychodziłam o 3 w nocy z Sarkandrówki po kanonizacji, po tym całym takim wspaniałym spektaklu tych ludzi, którzy przychodzili i wciąż się pytali i chcieli widzieć. I mimo, że było tak późno, to jeszcze wcale nie mieli zamiaru iść spać, a na drugi dzień o 7 rano zaczynaliśmy od nowa, a potem, kiedy już obsłużyliśmy Wałęsę i tych wszystkich innych ludzi, którzy przyszli, to dopiero pędziłam na kaplicówkę, żeby gdzieś tu z boku, już poza tymi służbami, bo wszyscy już dawno byli na górze, już prawie się zaczynało, a dla mnie kończyła się szychta na dole i dopiero mogłam przyjść, żeby uczestniczyć w kanonizacji i potem znowu z powrotem na dół. I na tym dole to było kilka takich wielkich bali metalowych z wodą, bo ci ludzie, którzy schodzili z góry i chcieli jeszcze zaliczyć Sarkandrówkę, musieli najpierw te swoje buty wymyć i to błoto zostawić w tej wodzie, żeby mogli wejść do środka, no bo inaczej byśmy się nie tego. Także to było piękne. Wizytę papieża wspominały dziś nie tylko osoby, które działały w komitecie organizacyjnym papieskiej pielgrzymki. Na kaplicówce spotkaliśmy dziś m.in. pana Krzysztofa Zgostyni, którego 25 lat temu nie zabrakło w tym miejscu. Błota było pod kostki. No i byliśmy ucieszeni tym, uradowani, że mogliśmy się tu dostać na spotkanie z papieżem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.